Włochy, piłka nożna, czyli calcio, Paolo Sorrentino, a także krytyk filmowy Piotr Czerkawski, najlepszy rozmówca, skoro mamy dyskutować o kinie Sorrentino. Buonasera, Forza Napoli. Zacząłeś od rzeczy najważniejszej, czyli od piłki nożnej. Film, akcja filmu rozgrywa się w Neapolu. Wiemy, że tam piłka nożna jest traktowana jak religia. To są też czasy, kiedy do Neapolu, do Napoli dołączył Diego Maradona. To jest bardzo ważne tło tego filmu. To prawda i bardzo ważny element życia Paola Sorrentina, bo to jest jego młodzieńcza pasja, futbol. Jeśli śledzimy jego Instagrama prowadzonego z dużą finezją i kreatywnością, to zobaczymy, że on się uaktywnia przed najważniejszymi meczami Napoli. I ten element odgrywa rolę w filmie, który jest najbardziej autobiograficznym z dotychczasowych filmów Sorrentina i jest taką opowieścią o ocalającej sile pasji. To jest dla mnie bardzo wzruszające i jakoś łączy się z tym, co Sorrentino zupełnie innymi środkami pokazywał też w Wielkim Pięknie, bo myślę, że to jest jego najlepszy film od czasu tego arcydzieła nagrodzonego Oscarem. Zresztą, skoro mówisz o Wielkim Pięknie, tak teraz mi się skojarzyło, że ta pasja, ocalająca pasja, w Wielkim Pięknie jest w jesieni życia, bo tamten główny bohater, Jeb Gambardella, grany przez Toniego Servilio, jest już starszym człowiekiem. A tutaj ta pasja ratuje głównego bohatera właściwie na początku jego drogi życiowej. Także te filmy też pokazują dwa różne etapy życia, ale tak naprawdę niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, wartości dla Sorrentina pozostają te same. To prawda, przy czym bohater jak na młodego człowieka jest doświadczony bardzo ciężko przez życie, przez los, zmaga się z traumą i dlatego tam pada taka kluczowa, myślę, dla zrozumienia tego filmu fraza, cytat z Federica Felliniego. Nie przytoczę go dosłownie, ale sparafrazuję, że kino poprawia niedostatki rzeczywistości, ucieczka w fikcję, ucieczka w fantazję i to jest coś, czemu Sorrentino jest wierny przez całą swoją karierę, a tutaj nam się z tego spowiada, wykłada to swoje credo wprost. Zawsze sądziłem, że sentymentalizm w sztuce może się udać, wbrew takiemu snobistycznemu przekonaniu, że zawsze jest pośredni i zawsze sprawia, że kino jest, czy dzieło sztuki jest nieudane artystycznie. U Sorrentino no on działa, tam jest ta epickość kina, wielka historia, a jednocześnie historia intymna, kameralna, rodzinna czy prywatna i mam wrażenie, że dzięki temu połączeniu ten sentymentalizm też działa. To prawda i on działa też dzięki połączeniu z absurdem i humorem. Gdyby nie ta pierwsza część filmów Ręce Boga, która skrzy się od dowcipu, czasem mocno absurdalnego właśnie, czy surrealistycznego, to ten sentymentalizm by nie zadziałał. Nie miałby kontrastu, nie miałby kontrapunktu i by nas zmęczył. A tak, kiedy jesteśmy rozbawieni, kiedy właściwie czujemy się trochę członkami tej filmowej rodziny z ich przekomarzeniami przy stole, z rytuałami, którymi oni żyją, to później tragiczność losu bohaterów, ta strata, pustka boli nas jeszcze bardziej. Sorrentino zawsze był mistrzem kontrastu. Właśnie znowu przywołam wielkie, piękno i refleksyjny finał, który też nie miałby takiej mocy, gdyby nie hedonizm z początku. Wśród inspiracji Paola Sorrentino bardzo często wymienia się Federica Felliniego i rzeczywiście rubaszny humor, który odnajdziemy w Ręce Boga, jest wzięty z Felliniego, ale chyba w ogóle z włoskiej kultury. Natomiast mam wrażenie też, że on nakręcił trochę swoją wersję Cinema Paradiso w innym stylu niż Giuseppe Tornatore, ale też powrót do dzieciństwa, sentymentalny, tylko że mam wrażenie, że tu jest właśnie więcej tego humoru i mimo wszystko więcej takiej naprawdę serio, poważnie traktowanej tragedii mimo wszystko i traumy. To prawda, natomiast to powiązanie Sorrentina z Fellinim jest rzeczą, nad którą chciałbym się przez chwilę zatrzymać, bo ona mnie bardzo wzrusza i świadczy o jakiejś głębokiej szczerości artystycznej Sorrentina, bo zauważmy, że nieprzychylni mu krytycy czy złośliwi komentatorzy uznają go za plagiatora Felliniego właściwie od pierwszego filmu. I co zrobiłoby większość reżyserów na miejscu Sorrentino? Zaczęłoby się odżegnywać od tych porównań, pokazywać, że to w ogóle nie jest dla niego istotne, że ten reżyser nic nie znaczy, a Sorrentino przyjmuje to wszystko na klatę. Nie wyrzeka się tej fascynacji, nawet jeśli ona nie wszystkim się podoba. On tutaj cytuje Felliniego dosłownie, o czym powiedzieliśmy. Bohaterowie rozmawiają o Fellinim, oglądają jego filmy i mam poczucie, że to jest dla Sorrentina zbyt ważne, żeby z tego zrezygnował z punktu widzenia pragmatycznego czy punktatorskiego. I ja tę jego szczerą pasję bardzo doceniam, która się kryje w tym geście, też może niepozornym i niezauważalnym na pierwszy rzut oka. Ręka Boga, zdecydowanie najbardziej osobisty, autobiograficzny film Paola Sorrentina, o którym rozmawialiśmy z Piotrem Czerkawskim. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy.